kwestii wodociągowej, to tutaj przekażę głos panu prezesowi. Od razu bym prosił, żeby odpowiedział na pytanie numer 3. Panie przewodniczący, szanowni radni, odnośnie wody, niskiego ciśnienia. Tak, w tych godzinach porannych i popołudniowych zdarza się niższe ciśnienie. Jest to spowodowane bardzo dużym oborem wody. Jest w tych godzinach no, maksymalnie, pompy chodzą na maksymalnych obrotach, a i tak jest pobór dwa razy większy niż normalnie. Staramy się to reagować na wszystko, na wszystkie zgłoszenia. Co i raz są kontakty od mieszkańców, mam czy SMS-y, czy telefon, że coś się dzieje. Staramy się na to reagować. Jeździmy popołudniami, jeździmy nocami, patrząc, czy ktoś nie pobiera nam z hydrantów. To jest problem duży, pobieranie wody z hydrantów, nieautoryzowane. Bo ci, którzy biorą od nas wodomierz, to wiemy o tym, że ktoś weźmie z hydrantu, mamy to zliczone. A takie pobory no, na własną rękę, to wszystko szkodzi, spada ciśnienie i jest wtedy problem. Zrobiliśmy kilka spinek wcześniej, które pozwoliły nam przynajmniej doprowadzić tą wodę. Jest ta woda cały czas o niższym ciśnieniu, ale jest. Mamy w planach, jest zaprojektowana kolejna spinka pod drobinę do doprowadzenia wody. Jest ona w planach na ten rok do wybudowania. Także mówię, na wszystkie zgłoszenia reagujemy, staramy się, żeby ta woda była. Jeśli jakieś będą problemy, proszę zgłaszać. Ponadto apeluję właśnie o pobór w tych godzinach wody do odlewania. Wiem, że to są no, takie godziny, gdzie są obrzęty. Tej wody więcej potrzeba do mycia, do jarek. Apeluję do wszystkich mieszkańców, żeby jak najmniej tej wody pobierać do, tak racjonalnie, do podlewania, do basenów. No, to chyba wszystko na ten temat, no, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo i prosimy do życia, że bardzo dbać o tych mieszkańców. Bardzo prosimy. Staramy się dbać o wszystkich mieszkańców, nie tylko o mieszkańców Brzechowa czy Kozłówka. Nie chodzi o Brzechowa i Kozłowa, tam nie mają wody w ogóle. Prawie jest takie godziny. Ale to nie jest tak, że ja zakręcam komuś specjalnie wodę. Tego nie robię. Staramy się właśnie, żeby u wszystkich ta woda była. Nie mogę komuś zakręcić, żeby w tej miejscowości było wodę. Staramy się, żeby ta woda właśnie była u wszystkich, może o mniejszym ciśnieniu, ale żeby była, żeby cały czas płynęła. Dziękuję bardzo. Przepraszam panie prezesie, jeśli mogę, czy rozważacie uruchomienie jakiegoś nowego punktu poboru, bo ja rozumiem spinki, żeby to zbilansować, żeby się rozłożyło i tak dalej, ale czy jest w ogóle w planach jakieś nowe źródło poboru wody, żeby zwiększyć, popyt jest duży i może być większy, będą się takie pogody utrzymywały, ale czy myślicie o tym, żeby zabezpieczyć rezerwę na taki czas? W wieloletnim planie modernizacji są ujęte dwa ujęcia, Rogoci i Łęki, Probostwo, to modernizacja. Jeśli je zmodernizujemy, wtedy na pewno poprawi się ciśnienie i poprawi się ta dostępność tej wody. O ile potencjał będzie więcej tej wody wtedy? Panie radny, to na komisję może odpowiednio albo przy takich rozmowach, bo wchodzimy w szczegóły, natomiast ja bym chciał uzupełnić pana prezesa wypowiedź, że żeby racjonalnie podlewać, ja też daję sobie sprawę, że w drobinie komuś trawa schnie i podlewa, to prośba 21, to jest mniej więcej czas, kiedy te obrzędy, kiedy te prace gospodarskie się kończą i po prostu później trochę, albo wcześniej w południe, tak, gdzieś tam 13-14, wtedy też w gospodarstwach tego poboru jest mniej. Albo potem 21, jak już jest koniec, bo obszar, kiedy te sprzęty już są praktycznie pomyte, wtedy ewentualnie, tak żeby to rozłożyć, bo ilość wody, a i owszem, nie nadąża po prostu, bo wody jest, tak? To nie jest tak, że wody brakuje, tylko po prostu nie nadąża instalacja z tym, żeby zapewnić ciśnienie przy takim maksymalnym skrajnym poborze. To tak, wody jest, nie nadążają urządzenia przepompować tą wodę. Najlepszy czas do podlewania po 22. W ciągu dnia też to nie jest za dobre, nawet i dla trawy.
To jest po 22, jak się schłodzi, to jest najlepszy adres do kolejne pytanie pani radnej odnośnie czyszczenia rowu. Niebawem wrócimy do tego czyszczenia. Cały czas o tym pamiętamy. Troszkę nam się nazbierało robót zewnętrznych po prostu. Robiliśmy wodociąg, robiliśmy przepompownię w gminie Zawit. Wygraliśmy przetarg w Raciążu na odbiór odpadów. Wygraliśmy też teraz przetarg na budowę wodociągu w gminie Słupno. Także no, trochę tych zewnętrznych robót nam się nazbierało, żeby no, zebrać troszeczkę pieniędzy, żeby mieć z czego żyć nie tylko z gminy Drobni, tylko właśnie z tych zewnętrznych podmiotów. Ponadto no, troszeczkę są problemy z ludźmi. Brakuje ludzi do pracy, żeby no, odpowiednio zorganizować sobie pracę. Ale jak najbardziej pamiętamy o tym i niebawem naprawdę wrócimy do czyszczenia tego roku. Dziękuję bardzo. Pan Władysław, tak? Chce uzupełnić w tym temacie? Dziękuję za głos. Z głosem doradczym. Jako przedstawiciel spółki wodnej w Drobinie odpowiedzialnych za gospodarkę wodą. Informuję, iż na najwyższy czas, żeby należało podejść do spraw wody w innym wymiarze gospodarzenia. O co się rozchodzi? Cały socjalizm, cały system melioracji prowadzonej na gruntach ornych to było system odwadniania. Lustro wody w pewnych momentach pobieranych studni głębinowych opuściło się minimum o 2 metry. I uważam, że w niedługim czasie zacznie stepowieć, czyli na Sahara się robić w naszym terenie. Dlatego trzeba pomyśleć i oczywiście tu wszelkie organizacje spółek wodnych, Krajowy Związek, Ministerstwo Ochrony Środowiska, trzeba zacząć myśleć o budowie gospodarzenia woda. Inaczej, budowanie zbiorników, oczek wodnych i innych. To spowoduje właśnie, iż będziemy mieli zasoby zabezpieczone, bo inaczej możemy się obudzić w bardzo niekorzystnej sytuacji. Oczywiście to jest temat do władz centralnych, inaczej mówiąc gospodarstwa wodnego państwowego, państwowej gospodarki, które się w dorzeczu Odry i Wisły. Odkrył ktoś tam, że w Polsce istnieje dorzecze Odry i Wisły. Dlatego między innymi tu my na gospodarstwie w kierunku też musimy zacząć budować. Był taki problem, że wytypowaliśmy wybudowanie w gminie Drobin około 8 stawów, mówiąc, oczek wodnych, prawda? Jednak ktoś już tam miał dać dotacje, nie dotacje, nie wypaliło to wszystko. A mówiąc w skrócie, musimy zacząć łapać wodę i przetrzymywać na te trudne czasy. Dziękuję ślicznie. Odpowiadając na pytanie pana radnego Kosińskiego, Jarosław Łęski. Jest to inicjatywa, która wypłynęła od mieszkańców, aby zorganizować w Łęgu uroczystość, trochę może na podobę Dni Drobina dla społeczności łęskiej. I takim dobrym terminem, w którym społeczność łęska się odgromadza wokół Łęga, są Dni Odpustu Łęskiego. To jest taka robocza nasza nazwa. Jarmark Łęski to jest projektowa, a taką roboczą nazwą my to nazywamy Odpust Łęski. Są to uroczystości, które mają właśnie wrócić do tej tradycji tych spotkań odpustowych w Łęgu dla całej społeczności, dla rodzin, które w tym dniu bardzo licznie do Łęga zjeżdżają. I taką formułę przedstawiliśmy
tutaj zespołowi temu konkursowemu. Ta zespół konkursowy właśnie to podkreślił, że to jest właśnie powrót troszeczkę do tych do tradycji, integracja społeczeństwa i dlatego również wspomógł nas środkami finansowymi, czyli zorganizujemy po prostu uroczystości takie, w którym mieszkańcy będą mogli wspólnie ze sobą przeżywać odpust Łęczny. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, szanowna pani radna, w ostatnich miesiącach prowadziłem rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, z dyrekcją w Warszawie. Mamy taki wspólny pomysł na realizację tego zadania, co najciekawsze za ich środki, aby wzdłuż drogi krajowej numer 60 wyznaczyć taki pas po byłej kolejce w Buraczanej, aby to taka ścieżka w Robinie powstała. Jeżeli chodzi o zasoby gminne, raczej jest ich za mało, trzeba było specjalnie cokolwiek organizować, żeby ścieżki rowerowe budować. Poza tym próbowaliśmy jeszcze wcześniej, przed tymi rozmowami z Dagmą, skomunalizować tą ścieżkę wzdłuż drogi krajowej numer 60, ale okazało się również to kłopotliwe ze względu na to, że faktycznie jako gmina tych terenów, tych działek nie użytkowaliśmy. Także takie były moje prace w zakresie ścieżek rowerowych. Cieszę się niezmiernie, że taką dobrą trasą rowerową stała się droga przez moją miejscowość, przez Dobrosilce, gdzie mija wielu mieszkańców Robina. Jest to możliwość właśnie spotkania się z nimi, porozmawiania. Robiniacy, mogę powiedzieć, śmiało pochali sobie tą drogę na wycieczki rowerowe i tamtędy jeżdżą. Dlatego wydaje mi się, że możemy śmiało się skupić na tym, co jest tam na pierwszej kolejności też potrzebne. Jak już zapewne Państwo radni przypominają, pani radna bardzo mocno nalegała, prosiła o to, żeby gospodarstwo zalewską remontować i to uważam są nasze główne wyzwania. Natomiast ścieżki rowerowe przy dobrej współpracy, a taka dobra współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych jest i istnieje. Myślę, że możemy również ten temat zrealizować właśnie na takiej zasadzie, że to, bo oni mają łatwiej nawet ten teren po kolejce doradczanej skomunalizować, bo jest to własność Skarbu Państwa, czyli przeniesienie będzie o wiele prostsze, niż by w przypadku miała to gmina realizować i wtedy już jest okrąg, bo ścieżka rowerowa to nie musi być chodnik, prawda? To może być droga szutrowa, to może być droga właśnie ze zrywki. Ważne, żeby była po prostu oddzielona. I to jest bardzo logiczny i sensowny pas. I jakby tak spojrzeć, to może połączyć tak skrajną miejscowość leżącą przy granicach, na granicy w zasadzie gminy Drobin, jak Mokrz, Sary z centrum Drobina. Tak możemy tą ścieżkę przeprowadzić. Jeżeli chodzi o rehabilitację, nie mam jakichś takich negatywnych sygnałów, które by mówiły o tym, że w jakiś tam się mocno kolejki wydłużyły. Oczywiście sprawdzę to jeszcze, porozmawiam z ośrodkiem, czy coś takiego obserwują. Z mojej takiej obserwacji wynika, że bardzo dużo mieszkańców bardzo chętnie z tej rehabilitacji korzysta i myślę, że obłożenie też nam wzrosło, ale postaram się swoją tezę potwierdzić jeszcze w czynie. Bardzo, bardzo mieszkańcy faktycznie chwalą tutaj działalność tego punktu rehabilitacyjnego, tym bardziej nam nie szkoda środków finansowych z budżetu przeznaczać na to zadanie. Jeżeli chodzi o zapraszanie parlamentarzystów, Dni Drobina jest to impreza otwarta. Jest to uroczystość otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy szczególnie, ale również osoby z zewnątrz. My
Od 2015 roku nie mamy jakiejś takiej specjalnej formuły, żebyśmy kogoś specjalnie zapraszamy. W postaci tego ogłoszenia zapraszamy wszystkich, kto się chce z nami spotkać, porozmawiać. Także żadnych specjalnych zaproszeń do parlamentarzystów nie wysyłaliśmy, ale bardzo serdecznie wszystkich, szczególnie mieszkańców, zapraszamy na te uroczystości. Jeżeli chodzi o próg zwalniający w okolicy żłobka, panie radny, no, trzeba się nad tym zastanowić i głęboko faktycznie przeanalizować sytuację. Tym bardziej, że żłobek nam się pięknie, jak państwo słyszeliście w sprawozdaniu, rozwija, że w zasadzie za chwilę będzie brakować po prostu miejsc, będzie więcej chętnych niż nasze możliwości. Natomiast pojedynczy wypadek nie powinien ewentualnie również decydować, czy jakieś ograniczenia tam stawiamy. Ten wypadek, który miał miejsce, w mojej ocenie on bardziej wynikał z tego faktu, że ktoś nie przepisów ruchu drogowego po prostu nie przestrzega, kogoś poniosła fantazja i dlatego zrobił sobie kłopot. Dlatego pomysł dobry, ale myślę, że wymaga głębszej analizy. Tam swoistego rodzaju program zwalniający wcześniej było właśnie ten przejście tego ciepłociągu i faktycznie to ten, ale musieliśmy to zrobić i zrobiliśmy to, bo czuliśmy się w obowiązku. Natomiast teraz no, musimy jeszcze poobserwować faktycznie, co tam się dzieje, czy nie wiem, jakaś grupa młodzieży tam może jakieś i wystarczy może przez działania prewencyjne policji coś zorganizować. Natomiast przyjrzymy się tej sprawie i zobaczymy. I jak będzie taka ocena, to na pewno będziemy starali się to zrealizować. Jeżeli chodzi o drogę Chudzyno-Krajkowo, pani Sołtys uczestniczyła w tym dniu, kiedy przekazywaliśmy plac budowy do wykonawcy. No, umowa jest tak skonstruowana, że ma ten termin graniczny zakończenia budowy i ten termin jest nieprzekroczony. Tak? Wykonawca wtedy faktycznie potwierdzał nam, deklarował, że pod koniec maja miały rozpocząć się już prace budowlane. Jak na chwilę obecną widzę, zakończyło się tylko gromadzenie materiału na budowę tej drogi. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą. Wykonawcą jest firma Kobylarnia. Jest to bardzo duża firma drogowa. Na pewno ta droga będzie zrealizowana. Z tego, co usłyszałem od nich, mają przejściowe kłopoty z oddawaniem po prostu kolejnych inwestycji. Gdzieś tam mają prześlik po prostu na innych budowach i z tego tytułu nie mogą wejść. Cały czas słyszę to, co i od prezesa dzisiaj usłyszeliśmy. Kłopot z pracownikami, nie dość, że mało rąk do pracy, to jeszcze niestety cały czas zwiększenie wynagrodzeń wchodzi w rachubę i po prostu się tego typu kłopot da. Ostatnie zapewnienie, jakich od nich mam, to, że w okolicach 20 czerwca do końca czerwca mają się pojawić ponownie, żeby już realizować to zadanie. No zobaczymy. Nie mogę za nich gwarantować, nie mogę za nich ręczyć, no bo zawiedliśmy się wspólnie, tak, no bo w międzyczasie kierownik budowy również się zmienił, także no myślę, że pani, która została kierownikiem budowy, teraz poprowadzi tą budowę sprawnie. Jeżeli chodzi o drogę Tupadły-Jęczewo, pani Sołtys, no faktycznie na serduszku nam ta droga leży i jej stan, bo ona w zasadzie od wybudowania nie była remontowana.
Przyznam szczerze, że tu pani radna Globocińska cały czas zabiega o to, żeby w ogóle cały ten szlak zmodernizować, czyli żeby było takie świetne połączenie między drogą krajową numer 60 a drogą powiatową. Natomiast na chwilę obecną, ze względu na już te zakontraktowane pieniądze, musicie państwo mieć świadomość, że w bieżącym roku 4,5 miliona złotych pójdzie na drogi. Oprócz bieżącego takiego utrzymania, no nie będziemy w stanie chyba coś więcej zrobić na tej drodze. Myślę, że sensownym było właśnie budowanie takiego szlaku, wtedy to umożliwia nam pozyskanie nawet jakichś środków zewnętrznych z programów pomocowych i zrealizowanie tego zadania. Dbamy jak możemy, bo przed chwilą na Niemczewie z tego naszego rodzimego Tłucznia trochę poprawialiśmy drogi boczne, no ta wymaga innej technologii, tam trzeba już położyć normalną warstwę asfaltu, która tą drogę od nowa zbuduje. Panie Przewodniczący, chyba wyczerpałem. A, przepraszam, po drodze Panie Komisarzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w odpowiedzi na interpelację Pana Sołtysa z miejscowości Kłaki pragnę powiedzieć, że po rozmowie telefonicznej, jaką wykonałem teraz w czasie przerwy, mam zapewnienie, że od poniedziałku, tego poniedziałku, który będzie najbliższy, zaczną się prace wykoszeniowe na terenie naszej gminy przy wszystkich drogach powiatowych. Zaczynamy od miejscowości Kłaki-Setropie. Pragnę również nadmienić, że Zarząd Powiatu wygospodarował pewne środki, dzięki którym jesteśmy w trakcie zakupu sprzętu, m.in. kosiarki, i myślę, że dzięki temu czas oczekiwania na te prace znacznie się skróci. Oczywiście Zarząd Dróg Powiatowych ustala pewien harmonogram tych prac, dlatego ten pewien okres oczekiwania jest. Także chciałem uspokoić, od poniedziałku zaczynamy. Dziękuję bardzo. A tak na marginesie to tutaj, jak słyszeliście Państwo, to taki właśnie dysonans jest, że w Drobinie czasami jest pogląd, że właśnie się za mało robi, że się tylko, a na wszechnowie jest pogląd, że się tylko w Drobinie robi, tak? Także no tych potrzeb, jak widzicie Państwo, wszędzie jest sporo i po kolei trzeba to skutecznie realizować. Do czego się zobowiązuję. Dziękuję. Ja też bym tak nadmienił jeszcze, że odnośnie dróg, bo na początku tygodnia, na przełomie poprzedniego i tego tygodnia, ktoś ukradł gruz z drogi Brelki Tłuszeń. Brelki Łek. Taki apel też przy okazji, żebyście Państwo też byli czujni, bo jest problem teraz identyfikować. To się działo w nocy, ale to, żebyśmy nie byli tak jak przedmiotowym pochodzą, że będziemy zwijać asfalty na noc. Bo gdzieś tam się rzeźbi pieniądze, jak tylko może, żeby drogi poprawiać, nagle sołtys rano wstaje i idzie do Łęka Tłucznia. Ale to tak już zupełnie na marginesie. Szanowni Państwo, mamy sesję absolutoryjną, w związku z czym będą takie elementy jak zapoznawanie z opiniami. Jako pierwsze mamy kolejny punkt, podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie. Jako pierwsze to zapoznanie z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 roku. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 oraz artykułu 19 ustęp 2 i artykułu 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku, przewodnicząca Agnieszka Kosmaczewska, członkowie Agnieszka Małkowska, Ewa Ziarnowska, uchwala co następuje. Paragraf 1. W wyniku analizy przedłożonego przez burmistrza miasta i gminy Drobin sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok wydaje opinię pozytywną.
Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół WOSPO, analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Drobnice za 2017 rok, przedłożone przez burmistrza w dniu 29 marca 2018 roku oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2017 rok, sprawozdania kwartalne ustalił, co następuje. Punkt 1. Uchwalony przez Radę Miasta i Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 37 506 472 zł i 91 groszy. Dochody wykonano w kwocie 36 782 316 zł 22 grosze, co stanowi 98,06% planu z tego. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 35 412 781 zł 26 groszy na plan 36 084 092 zł 37 groszy, to jest 98,14%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1 369 534 zł 96 groszy na plan 1 422 380 zł 54 grosze, to jest 96,28%. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6 822 301 zł 20 groszy, co stanowi 18,55% wykonanych dochodów ogółem. Punkt 3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na ratę odroczenia terminu na podstawie sprawozdania RB/PDW z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 1 425 182 zł 54 groszy i stanowiły 20,89% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Stan zaległości netto na 31 grudzień 2017 roku według sprawozdania RB/27S z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem 3 821 434 84 grosze, to jest 10,39% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 19 666 zł 7 groszy, to jest 0,05% wykonanych dochodów ogółem. Punkt 5. Na podstawie sprawozdania RB/TM o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31 grudzień 2017 roku kwota należności wymagalnych wynosiła 3 668 616 zł 92 grosze, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 421 507 zł 34 grosze. Ze sprawozdania wynika, iż miasto i gmina Drobin w okresie sprawozdawczym wykonała spłatę poręczonych kredytów wraz z odsetkami w wysokości 6584 zł 74 grosze zaciągniętych przez OSP w Węgłopropostwie oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo. Należność główna z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 46 644 zł 54 grosze. Na podstawie sprawozdania RP/KZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 12 312 137 zł 32 groszy, które stanowiły 33,48% wykonanych dochodów ogółem i dotyczyły zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji długoterminowych w kwocie 12 309 716 zł 77 groszy, a także przejętego zadłużenia Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 2420 zł 55 groszy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Uchwalony przez Radę Miasta i Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 40 077 189 zł 68 groszy. Wydatki zrealizowane w kwocie 38 622 218 zł 79 groszy, co stanowi 96,36% planu z tego. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 34 182 974 złote 30 groszy na plan 35 636 737 złote 67 groszy, to jest 95,92%.
Skład orzekający wskazuje na niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które wynosi odpowiednio 57,72% i 63,49% w lat. Zgodnie z artykułem 18 ustawy z dnia 26 października 18 albo 182 ustawy z dnia 26 października 82 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku pozycja 487 z późniejszymi zmianami dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń muszą być przeznaczone na realizację wyżej wymienionych programów. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4 439 244,49 zł na plan 4 440 452,01 zł, to jest 99,97%. Wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1 839 902,57 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2 570 716,77 zł. Zaplanowane rozchody zostały wykonane w 100%. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych. Punkt 11. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Punkt 12. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Punkt 13. Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok dołączono również informację o stanie mienia miasta i gminy Drobin. Mając na względzie powyższe, wydano opinię jak w sentencji uchwały. I po zapoznaniu mamy uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Drobin za rok 2017. Czy macie Państwo jakieś uwagi do uchwały? Nie widzę. Wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Drobin za rok 2017? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 10 radnych, 9 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to punkt 8 podpunkt 2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Drobin absolutorium za rok 2017. Z tytułu wykonania budżetu. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o zaproszenie. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Drobin absolutorium za 2017 rok. Komisja w pełnym składzie, działając w oparciu o artykuł 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta i gminy Drobin za 2017 rok i występuje do Rady Miejskiej w Drobinie udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Drobin panu Andrzejowi Samorajowi absolutorium. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Drobin, uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacje o stanie mienia Kumola według stanu na 31 grudnia roku oraz na podstawie analizy stosownych dokumentów, które po wysłuchaniu ustnych wierzy pańskich miasta i gminy Drobin pani Renaty Łukaszewskiej, pracownika urzędu pani Moniki Ostrowskiej, ustaliła, co następuje. Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 98,14%, dochody majątkowe 96,28%. Najniższa realizacja dochodów stanowi dział 700 gospodarka mieszkaniowa 81,23%. Plan wydatków. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 95
92%, wydatki majątkowe 99-97%. Najniższe odchylenie wykonania wydatków stanowią dział 700 działalność usługowa 8509 i działalność i dział 851 ochrona zdrowia 74-48. W związku z wyższymi odchyleniami Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na bieżące urealnianie planu. Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 839 957 przy planowanym deficycie w kwocie 2 577 716 77. W sprawach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagane, które łącznie z poziomymi wydatkami przekroczyły plan wydatków. Dokonano szczegółowej weryfikacji faktur z działu 710 wydatki związane z działalnością usługową na kwotę 48 925 19, dział 926 wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w kwocie 131 432 96. Zapoznano się z protokołami kontroli zewnętrznych za 2017, które wykonano w Urzędzie Miasta i Gminy Drobny. Biorąc pod uwagę powyższe analizy, Komisja Rewizyjna wnioskuje jak na wstępnie. W skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Drobny w kwocie 5 radnych. W posiedzeniu 25 maja 2018 roku brało udział 5 radnych. W wyniku głosowania za udzieleniem burmistrzowi miasta i gminy Drobnin absolutorium za 2017 głosowało 3 radnych, 2 było przeciw. Podpisano wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że Komisja Rewizyjna na podstawie artykułu 270 ust. 2 jest zobowiązana właśnie do zbadania sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz stan mienia komunalnego oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym budżecie. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie było głosów przeciwnych odnośnie do przedłożonych sprawozdań. Chciałbym tylko jeszcze nadmienić, że zostało przeanalizowane, przeanalizowałem stan mienia gminy od roku 2014 do roku 2017 i chciałbym tylko jeszcze przedstawić taki jeden szczegół z tej analizy, a mianowicie odnieść się do roku 2017, że w gminie Drobnie zostało skomunalizowanych 14 hektarów gruntu, głównie po drogi. Wartość tej komunalizacji wzrosła o prawie 1 900 000 zł. I chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że no, w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest taki pogląd, że udzielenie absolutorium to jest za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Nie należy tutaj łączyć całokształtu pracy burmistrza, także wnioskuję do Rady o udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Drobnin absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny etap. Kolejny etap to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Drobnin. Uchwała nr PL.256.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobnie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Na podstawie artykułu 13 punkt 8, artykułu 19 ust. 3 i artykułu 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 561 oraz artykuł 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku, w składzie przewodnicząca Agnieszka Kosmaczewska, członkowie Agnieszka Małkowska, Romana Ignasiak, uchwala co następuje. Paragraf 1. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Drobin za 2017 rok. Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 30 maja 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku wpłynął przekazany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Drobin za 2017 rok. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia miasta i gminy. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu miasta i gminy, pozytywnie go zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Drobinie o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego magistra Agnieszka Kosmaczewska. I mamy kolejny punkt, to uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. I od razu na wstępie wniosek formalny o zmianę treści, mianowicie w momencie wysłania do Państwa projektów nie mieliśmy jeszcze uchwały składu orzekającego RIO, w związku z czym nie można było zapisać tam numeru i daty. Uchwała składu orzekającego RIO już jest i wniosek formalny o zmianę treści to jest punkt 6, zmiana treści z uchwałą numer PL wykropkowane 2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2018 roku w sprawie wydania opinii przedłożonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi i tu też był zapis miasta i gminy, którego nie ma w uchwale z RIO na tekst punkt 6 z uchwałą numer PL256.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Czy do wniosku formalnego macie Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o zmianę treści projektu uchwały w punkcie 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek formalny został przyjęty, treść uchwały została zmieniona. Bardzo proszę o uwagi do uchwały. Proszę bardzo, panie radny. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tu pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały, którą podjęła komisja. Popierając jak gdyby pozytywnie opiniując udzielenie absolutorium burmistrzowi. Chciałbym Państwa poinformować, że dwie osoby ze składu Komisji Rewizyjnej były odmiennego zdania, jak wspomniał Pan Przewodniczący, że głosowały przeciw, między innymi to byłem ja. I wyjaśniam dlaczego. Proszę Państwa, z dokumentów przedstawionych na Komisji Rewizyjnej wynikało między innymi, że w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową ujawnione zostały fakty, że pan burmistrz przez cały okres tej kadencji nie prowadził kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gmin. Czyli faktycznie nie sprawdzał, jak funkcjonują te jednostki, nie sprawdzał, jak te jednostki wydają środki, które gmina na te jednostki przeznacza. Wynika z tego, że nie może powiedzieć wiarygodnie, że te środki nie były bardzo trafione. Przykład taki, że jeżeli ktoś by nie zaglądał do swojej